Dzień dobry! Niezależnie ile masz lat, na pewno jeśli zapytam cię o kultowy telefon, to do głowy przyjdzie tobie jakiś model, którego po prostu nie zapomnisz do końca życia. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że był to jeden ze sprzętów, o których zaraz będę opowiadać, albowiem dziś wspólnie przeniesiemy się w czasie i będziemy wspominać i przypominać kultowe telefony, które zabłysnęły na rynku innowacyjnością, niezniszczalnością, albo po prostu były jedyne w swoim rodzaju. Przy okazji zastanowię się i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy aktualny rynek smartfonów jest faktycznie tak nudny, jak zwykło się to mówić. Czy i w tym przypadku dawne czasy były lepsze? No, to pytanie retoryczne. Ja oczywiście też taki kultowy model w głowie mam, czyli telefon, który najbardziej zapadł mi w pamięć i z którym wyjątkowo się zżyłem, ale o nim opowiem trochę później, więc warto oglądać do końca. Na pierwszy rzut, no właśnie, na pierwszy rzut, śmieję się, bo ten telefon do dziś uchodzi za ikonę niezniszczalnego modelu. Memy o tym, iż etui do tego smartfona, przepraszam, do tego telefonu jest zbędne, błądziły po całym internecie i muszę przyznać szczerze, że niektóre bawią mnie do dziś. A ciebie? Etui się kiedyś w ogóle nie używało do telefonów, prawda? No chyba, że ktoś je nosił na smyczy, ale to w sumie nie miał etui, tylko po prostu smycz się bezpośrednio do telefonu przypinało. Pamiętacie te czasy? Ja pamiętam, ja nosiłem na smyczy. Z Siemensa jakiegoś. Przedstawiam wam oto Nokia 3310, telefon ze stali. Kultowy i ponadczasowy. Chyba każdy go kojarzy i każdy zna chociaż jedną osobę, która go posiadała. Telefon ten miał swoją premierę w 2000 roku i sprzedano aż 126 milionów egzemplarzy tego modelu. Brakuje jej trochę do iPhone'ów 6 i 6 Plus, które łącznie sprzedały się w liczbie 222 milionów sztuk, ale jak na tamte czasy, ta liczba i tak robi wrażenie. No i nadal jest gigantyczna. I większość telefonów nie jest w stanie tej bariery przebić. Co było innowacyjne w tamtym telefonie, to wbudowana wewnętrzna antena. Serio, w zamierzchłych czasach z telefonów wystawały antenki, a w niektórych modelach były one całkiem długie lub nawet wysuwane. Pod względem funkcjonalności i możliwości Nokia 3310 sprowadzała się do dzwonienia i SMS-owania, bo o internecie, MMS-ach czy aparacie w komórce nikt wtedy nawet nie śnił. To jednak nie znaczy, że nie można było przy tym urządzeniu spędzić kilku dobrych godzin, bo na pokładzie była oczywiście kultowa gra Snake, w którą sam się zresztą potrafiłem zagrywać długimi popołudniami. Jaki był wasz high score w Snake'a? Swoją drogą może trzeba by przygotować też odcinek o kultowych grach i dzwonkach na telefon. Pamiętasz, jak na odwrocie kolorowych czasopism były całe katalogi takich właśnie multimediów do kupienia? Ja pamiętam. I nawet kupowałem. Nokia 3310 był to niewątpliwie pierwszy bardzo funkcjonalny telefon, który w dodatku dostępny był w dość przystępnej cenie, bowiem w 2000 roku kosztowała ona 49 euro, czyli około 200 zł. Jeśli myślicie, że to tak mało, no to trzeba wziąć poprawkę na to, że średnia płaca w Polsce wynosiła wtedy podobno około 1900 zł, choć ja doskonale pamiętam, że ogromna liczba osób zarabiała zaledwie kilkaset złotych miesięcznie. No więc wcale ta cena nie była aż tak mała. Nawet 200 zł stanowiło wtedy dość spory wydatek dla większości osób. Do dziś zresztą się to nie zmieniło, bo cały czas w Polsce nawet za jedną całą przeciętną polską wypłatę nie da się kupić dowolnego smartfona, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wystarczy na to zaledwie tygodniówka. Dowolnego, mam na myśli w sensie tego z wyższej półki. Co ciekawe, kilka lat temu Nokia odświeżyła ten kultowy model. Niestety nie był już wtedy aż tak pancerny, ale używał go podobno Jarosław Kaczyński. A co do wytrzymałości, tej mitycznej wytrzymałości Nokii 3310, to kilka lat temu mieliśmy okazję sprawdzić ją w praktyce. Jeśli jesteście ciekawi, to ten materiał jest cały czas dostępny na kanale, także możecie go obejrzeć. Pierwszy SMS został wysłany 3 grudnia 1992 roku. Jak myślisz, jaka była jego treść? Napisz swoją odpowiedź w komentarzu, a znajdziesz tam też prawidłową odpowiedź, jeżeli dobrze poszukasz. Następnym telefonem, który rozkładał konkurencję na łopatki w swoich czasach, czyli w 2004 roku, była Motorola Razr V3. Ten telefon z klapką mógł pochwalić się rekordem smukłości. Był najchudszy ze wszystkich telefonów z klapką i miał 13,9 mm grubości. Poza tym jakość wykonania tego modelu była na bardzo wysokim poziomie, gdyż jako jeden z
z niewielu telefonów wtedy dostępnych na rynku miał aluminiową obudowę. Między innymi dzięki temu pobił rekord sprzedanych egzemplarzy w kategorii telefonów z klapką. Mowa tu aż o 130 milionach sztuk. Co ciekawe, Motorola, podobnie jak Nokia, odświeżyła kilka lat temu swój kultowy model, właściwie wskrzesiła całą serię Razor i zaprezentowała ją w stylu na miarę dzisiejszych czasów. Oczywiście mowa tu o składanych smartfonach z elastycznymi ekranami. Pierwszy model tej nowej generacji faktycznie przypominał oryginalną Motorola Razor V3, miał nawet podobnie uniesioną bródkę, co dzisiaj jest bardzo rzadko spotykanym elementem. O ile w ogóle jakieś telefony to mają. Spokojnie, w moim dzisiejszym rankingu nie zapomnę o równie kultowych Sony Ericssonach, które zwojowały rynek szczególnie w Polsce. Sony zresztą już nigdy później nie odzyskało takiego udziału w rynku, jaki mieli przez kilka lat na początku XXI wieku, czyli mniej więcej gdzieś między latami 2004-2008. W szczególności mowa tu o serii K oraz W. Swoją drogą nazewnictwo było wtedy całkiem logiczne, co się później zmieniło, jeżeli chodzi o firmę Sony. Literka K oznaczała kamerę, a W funkcję Walkman, czyli odtwarzacz muzyki. To pamięta jeszcze Walkmany. Albo Discmany. Sony Ericsson K800i był rozchwytywany na rynku w 2006 roku za sprawą swojej funkcjonalności i pierwszorzędnego aparatu, który miał jak na tamte czasy ponadprzeciętne 3,2 miliony pikseli i technologię CyberShot z autofokusem. Dla porównania, dzisiaj niektóre smartfony mają sensory o rozdzielczości 200 megapikseli, choć pamiętaj, że megapiksele nie świadczą o jakości zdjęć z aparatu i to nie jest coś, na co powinnaś albo powinieneś dużą uwagę zwracać. K800i, jak większość telefonów w tamtych czasach na pokładzie, miał klawiaturę numeryczną. Jednak do nawigacji po systemie używało się joysticka, który wyróżniał telefony Sony Ericsson na tle konkurencji. Akurat w tym modelu czasem potrafił on szwankować i utrudniać w dużym stopniu korzystanie z telefonu, ale można było go wymienić. Z drugiej strony, na przykład w poprzedzającym i równie kultowym modelu K750i, joystick działał niemal perfekcyjnie. A ja znam jedną osobę, która była wielkim fanem tego modelu, która siedzi tam. Jak wspominasz K750i? Wspominam, że na pewno raz naprawiałem ten joystick. Raz naprawiany był. Szczęsny, ale pamiętam bardzo dużo przeróbek na tym telefonie. Ale lubiłeś joystick? Joystick był fajny. Na tamten czas wydawał się bardzo przełomowy, bo wszyscy inni mieli przyciski, a to był joystick, no i plus też do gier to było fajne. A robimy moda do iPhone'a z joystickiem? Więc jak widzicie, wspomnienia do dziś trwają. Sony Ericsson K800i był niewątpliwie uważany za telefon premium i taki też w pamięci wielu użytkowników najprawdopodobniej pozostanie. Do dziś zresztą pamiętam, kiedy Dominik, jeśli to oglądasz, to Cię serdecznie pozdrawiam, przyniósł ten telefon do szkoły i sprzęt zrobił wtedy niesamowite pierwsze wrażenie na wszystkich kolegach. Ja miałam też K800i. Brawo. Pozdrawiamy też autorkę scenariusza do dzisiejszego odcinka, panią Aleksandrę, pisarkę pierwszej klasy, która do klasy nosiła Sony Ericssona K800i. Co ciekawe, guma, która była szeroko używana w tamtych czasach do wykończenia obudowy w wielu modelach, zarówno Sony Ericssonów, jak i Nokii i wielu innych producentów, po czasie utraciła swoje właściwości i stała się klejąca. Taki sam efekt spotykany jest do dziś, na przykład w analogach odpadów do konsol. Spotkaliście się z klejącą gumą? Nokia N95. 5-megapikselowy aparat z autofokusem, lampą błyskową z trybem usuwania czerwonych oczu czy 20-krotnym zoomem cyfrowym. Dodatkowo telefon był wyposażony w nawigację Nokia Maps z łącznością GPS z dostępem do 150 krajów. No i oczywiście na pokładzie był też system Symbian. Kto jeszcze to pamięta? Jak na tamte czasy, to naprawdę duże wow. W ogóle ja już dziś zdążyłem zapomnieć, że kiedyś na zdjęciach każdy miał czerwone oczy i wyglądał niczym z piekła rodem. Tak, faktycznie działały kiedyś aparaty i jak sobie przypominam, to był to duży problem, szczególnie na zdjęciach analogowych. Nasza historia powoli dobiega do czasów współczesnych. Rok 2007 i wkraczamy w erę iPhone'ów. Kurde, za 3 lata to już będzie 20 lat temu. Masakra. Pierwszy iPhone był pierwszym dopracowanym telefonem bez fizycznej klawiatury oraz z ekranem pojemnościowym, do którego nie trzeba było używać rysika. Funkcja multitouch, czyli możliwość obsługi interfejsu kilkoma palcami naraz, była rewolucją. Jednak wielu guru technologii w tamtym czasie nie wierzyło w sukces tego rozwiązania i publicznie je krytykowali. Jak się jednak później okazało,
Niesłusznie. Co ciekawe, przez taką ignorancję najprawdopodobniej podupadła Nokia, ale to temat na inny odcinek. Chcecie, żebym taki nagrał? Natomiast dla Apple'a i każdego, kto podążał śladami tego producenta, był to strzał w dziesiątkę, a Steve Jobs dzięki temu rozwiązaniu stał się legendą, bo potwierdziły się jego wizjonerskie wizje. Dziś Apple jest tak mocne, że ciężko jest komukolwiek im zagrozić, a o powodach i kruczkach tej firmy, które do tego doprowadziły, opowiadałem w wielu innych odcinkach, również serii Technoranek, do której obserwacji Cię serdecznie zachęcam i możesz z tego powodu zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii. A teraz Technoporada. Pamiętacie Antenna Gate, czyli słynną aferę dotyczącą iPhone'a 4? Aby miał zasięg, trzeba było go odpowiednio trzymać. Dzisiejsza technoporada jest trochę z tym powiązana, bo problemy z zasięgiem zdarzają się w telefonach do dziś. Kiedy zasięg szwankuje w Twoim smartfonie, możesz spróbować włączyć i wyłączyć tryb samolotowy. Taki restart wymusza połączenie telefonu na nowo z nadajnikiem sieci komórkowej i często rozwiązuje to wszelakie problemy. Samsung Galaxy S2 to bez wątpienia najlepszy flagowiec, jaki wyszedł spod rąk Koreańczyków w całej ich historii. Mamy rok 2011 i smartfon ten nie miał sobie równych. Mógł pochwalić się świetnym aparatem z nagrywaniem w rozdzielczości Full HD, mocnym procesorem i szybką pamięcią, czy długim czasem pracy na baterii. Dodatkowo cena tego telefonu była atrakcyjna na tle innych marek, a jakością i funkcjonalnością bił je na łopatki. No i wtedy też rozpoczęła się wielka wojna pomiędzy Applem i Samsungiem, która trwa do dziś. I o ile gigant z Cupertino bez wątpienia rozpoczął trend na smartfony w ogóle, to Samsung zaczął bitwę na coraz większe ekrany. Seria Galaxy Note, zaprezentowana również w 2011 roku, wyznaczyła trend rośnięcia przekątnych wyświetlacza. Oferował on gigantyczny, jak na tamte czasy, 5,3-calowy ekran, gdy konkurencja mieściła się w okolicy zaledwie 4 cali. Samsung wyraźnie wyszedł poza szereg, co spotkało się z krytyką i śmiechem z wielkości tego modelu, ale teraz już doskonale wiemy, jak bardzo Samsung miał rację, a jak inni się mylili. Chociaż ja trochę nad tym ubolewam, bo ludzie po prostu zabili małe smartfony, które ja kocham, na rzecz urządzeń niemal wielkości małych tabletów, które pakują do kieszeni i do torebek. Można by w tym filmie wymienić jeszcze wielu producentów i wiele modeli. I naprawdę należy im się wszystkim uznanie. Słowa naprawdę wielkiego uznania, ale gdybym miał o wszystkim powiedzieć, to ten film trwałby grubo ponad godzinę i byłby to film pełnometrażowy. Ale muszę wspomnieć jeszcze o kilku. Kultowe były choćby telefony BlackBerry. Przez chwilę każdy chciał mieć telefon tej marki, tak jak dzisiaj chcą mieć wszyscy iPhony. Wtedy ze względu na pełną klawiaturę idealną do pisania SMS-ów. Później BlackBerry zostały wykupione przez firmę TCL, no i chyba ta marka już została uśmiercona, niestety. Nie można zapomnieć też o LG, na temat którego nagrałem kiedyś osobny film. Ta koreańska firma także zasłynęła na rynku wieloma świetnymi telefonami. Były takie dziwadła jak LG K7100, ale również niezwykle popularne w Polsce LG Chocolate, Shine czy Cookie, które sprzedawały się jak gorące bułeczki. No albo LG KU990, którego sam miałem i świetnie go wspominam, ale trzeba było do niego używać rysika. No i na końcu, wiem, że wszyscy na to czekali, nie mogę zapomnieć o firmie HTC, między innymi dzięki której mamy dziś na telefonach Androida. To ona, jakby nie patrzeć, była prekursorem tego systemu za sprawą modelu HTC Dream, w Polsce znanego jako Era G1. Swoją drogą mamy go gdzieś w magazynie. Ja miałem okazję być posiadaczem drugiego smartfona HTC z Androidem, a mianowicie modelu Magic, którego świetnie wspominam. Wyróżniał się na przykład trackballem, czyli taką obracaną kuleczką, która ułatwiała korzystanie z interfejsu i była jednocześnie diodą powiadomień. I można było fajnie w bootloaderze, jak się zrutowało ten telefon, wybierać opcje dzięki temu trackballowi, bo on był tak naprawdę taką myszką. A o jakim producencie można by powiedzieć na dzień dzisiejszy w 2024 roku, że robi coś niewiarygodnego, przełomowego, innowacyjnego? No właśnie. Smartfony faktycznie dzisiaj są nudne w porównaniu do tego, co działo się 20 lat temu. Dzisiaj każdy producent stawia na jedną i tą samą bryłę z delikatnie innym wzornictwem, głównie w zakresie obiektywów. No i najgorsze jest to, że niemal wszyscy patrzą, co robi Apple i starają się odwzorować rozwiązania z iPhone'a. Wystarczy wspomnieć notcha, płaskie, kanciaste krawędzie, czy usunięcie przycisków i zastąpienie ich gestami. No i najnowsze odkrycie rynku, Dynamic Island, zwane także kapsułką albo czymkolwiek innym. Wiadomo, kto to zaczął.
Można więc to wszystko podsumować tak, że dziś z generacji na generację zmieniają się tylko cyferki. No i może raz na kilka lat pojawi się coś przełomowego albo we wzornictwie, albo w oprogramowaniu, co faktycznie ma jakieś zastosowanie. Chociaż czasami pojawiają się też rozwiązania, które potem są wycofywane, bo się okazuje, że jednak wcale użyteczne nie były. Patrz na przykład Touch Bar, no i pewnie Dynamic Island również. Jak to się mówi? Dogoni żywota? Dokończy żywota? No wiecie, po prostu przestanie istnieć. Nowoczesne smartfony są praktycznie nie do odróżnienia na pierwszy rzut oka, szczególnie iPhony, kiedy leżą po prostu ekranem do góry, to często ludzie nie wiedzą, kogo jest telefon, bo wygląda tak samo jak 5 innych. No i najgorsze w tym wszystkim jest też to, że konsumenci niechętnie kupują urządzenia, które próbują się jakoś od tego odróżnić i wyróżnić. Zatem odpowiadając na początkowe pytanie, tak, smartfony dzisiaj są nudne i nie wygląda na to, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Technozadanie jest dość oczywiste w tym odcinku. Napisz w komentarzu, który telefon jest dla Ciebie ikoniczny i dlaczego. Jestem bardzo ciekawy Twojej odpowiedzi. A na koniec dla wszystkich wytrwałych odpowiedź na to, jaki model mi osobiście najbardziej i najlepiej zapadł w pamięć. Swoją drogą, jeśli dotarłaś lub dotarłaś do tego momentu w filmie, to napisz w komentarzu, o której godzinie oglądasz ten odcinek. Odpowiadając na pytanie. Telefonem, który najbardziej zapadł mi w pamięć, była rozsuwana Nokia 5200, którą posiadałem w mniej spotykanej czarnej wersji. Telefon ten miał kilka nietypowych rozwiązań, oprócz tego, że był rozsuwany, co sprawiało, że po schowaniu klawiatury jego rozmiar był naprawdę niewielki, to na pokładzie miał na przykład gniazdo na słuchawki i to w standardzie micro jack 2,5 mm. Tak, takie maciupeńkie, więc żeby podłączyć do niego normalne pchełki, trzeba było używać specjalnej przejściówki. Kolejną dość unikalną rzeczą było to, że ten telefon w czarnej, batmanowej wersji był mniejszy od drugiej, znacznie bardziej popularnej, patriotycznej opcji kolorystycznej. A Wy kojarzycie ten model telefonu? Dajcie znać w komentarzu, a ja teraz życzę Wam już, a w szczególności Tobie, wspaniałego dnia i tygodnia. I do zobaczenia!